drodzy, dzisiaj będzie taki makijaż. Mam nadzieję, że mi się uda go zrobić w taki sposób, żeby nie dogrywać dźwięku osobno, tylko jakoś się sprężyć i zrobić to dla Was tak konkretnie, szybciutko i bezproblemowo. Chciałam zrobić makijaż taki na lato z użyciem fioletowego koloru, bo tak czasami jednak ten fiolet się gdzieś łączy z jesienią, z zimą, z takimi ciężkimi, mocnymi makijażami. A można zrobić też coś wesołego takiego właśnie na jakiś piękny albo i brzydki dzień. I tyle, no, pokażę Wam, jak wygląda mój ostatnimi czasy ulubiony makijaż fioletowy. Ja co prawda teraz praktycznie nie maluję twarzy, ale jak już od wielkiego dzwonu się postaram albo zrobię tutorial, to pomaluję się, żeby wszystko ładnie wyglądało. Mam nowy kolor podkładu z Annabelle Minerals, teraz to jest Golden Light, jeden kolor ciemniejszy niż miałam wcześniej i nałożę go oczywiście pędzelkiem z Annabelle również na całą twarz. Ja przez moment miałam tak, że nie byłam ani tym Golden Light, ani Golden Fair. Miałam problem, bo byłam dokładnie pomiędzy. I udało mi się go dosyć łatwo i szybko rozwiązać. Jeżeli będziecie chcieli, to Wam pokażę, jak to można zrobić. To jest w ogóle bardzo szybki makijaż. Jak ktoś chce się błyskawicznie pomalować, to polecam. Nie mam pewności, czy dodałam, że ten podkład to nie jest podkład kryjący, tylko matujący, bo tam dużo osób pytało, jaka jest tam różnica, więc tym razem ja się zdecydowałam na matujący. I on nie kryje aż tak super mocno jak tamten, więc użyję sobie trochę korektora na tam niektóre miejsca. I to jest korektor też ciemniejszy, bo już jasny jest dla mnie za jasny. W kolorze Dark, też z Annabelle Minerals i nałożę go takim pędzelkiem o dziwnym kształcie z zestawu podróżnego z Inglota. I on, mi się wydaje, że mimo, że jest napisano na nim, że jest dark, to on nie jest aż taki super ciemny, taki, no nie wiem. Myślę, że jak ktoś jest znacznie bardziej opalony ode mnie, to będzie i tak mocno widać. Co nie zmienia faktu, że jest to mój ulubiony korektor w tej chwili. Dobra. Do podkreślenia brwi użyję Maybelline Color Tattoo w kolorze Permanent Taupe numer 40 i skośnego pędzelka z mojego super zestawu ze dwie dychy z Allegro. To jest najlepsze, że mamy takie odruchy, że nabieram trochę kremowego, podkreślam, produktu i próbuję strząsnąć nadmiar z pędzelka. Uroczo. Moim zdaniem, jak ktoś ma podobny kolor oczu, jak kolor włosów jak mój, to ten produkt jest idealny do brwi, bo się naprawdę trzyma cały dzień bez żadnych poprawek, bez żadnego tam ślizgania, czy na plaży, czy no gdziekolwiek, naprawdę super, super świetna rzecz. Jako cień oczywiście też się nadaje. Ok, teraz zrobię drugą brew i zaraz do Was wrócę. Potwornie mi się ostatnio zbierają cienie w załamaniu powieki, jak tylko się zrobiło trochę cieplej, więc zaczęłam znowu używać różnych tam baz. Najczęściej to jest ten kremowy cień, ale staram się też wykorzystać moją bazę e.l.f., dobrze mówię? Tak, Eyelid Primer, którą dostałam kiedyś już dawno, dawno temu i teraz przyszedł czas, żeby już ją dokończyć, więc jej odrobinę nakładam na w załamaniu powieki, nie na całą powiekę, bo właściwie kolor przyjdzie tylko w załamaniu. I rozcieram to delikatnie palcem. I teraz takim puchatym pędzelkiem, to jest 6SS z Inglota, nałożę korektor, to jest rozświetlający podkład Golden Dark. Ja mam taką próbkę z Annabelle Minerals i jego używam jako cienia do powiek. I powiem Wam, że ostatnio tyle osób mi jakby prawie jakieś komplementy na temat tego cienia, jak jestem nim pomalowana. Naprawdę, on bardziej jest dla mnie cieniem niż podkładem. I nałożę go po prostu w załamaniu powieki i odrobinę tutaj w tym zewnętrznym kąciku. Trzymam pędzelek dosyć daleko, żeby takie łagodne ruchy tutaj wykonywać i żeby to nie było takie super mocne. Jeżeli nie macie opadającej powieki, to w ogóle ten element możecie sobie darować. Ja po prostu już z przyzwyczajenia trochę, a trochę z przyjemności nakładam. Teraz pędzelkiem do ust, któremu obcięłam czubek, nałożę sobie cień w kolorze Pocket z Vipery, który dostałyśmy na spotkaniu blogerek, na całą dolną powiekę.
To jest super, moim zdaniem, to jest super motyw na makijaż dla osób, które noszą okulary albo które mają właśnie opadającą powiekę i tak nie bardzo wiedzą, co zrobić z tą dolną powieką, żeby ona była jakaś atrakcyjna, albo może po prostu, żeby bardziej się rzucała w oczy, to właśnie taki sposób, jak ja tutaj Wam pokażę, jest super, super opcją. I tutaj ja nie będę jakaś nieśmiała z tym kolorem, tylko już pojadę tak całkiem, całkiem nisko. Można sobie oczywiście wziąć inny pędzelek i rozetrzeć to na dole, ale u mnie nie ma takiej potrzeby. I jeśli macie ochotę, to można też pociągnąć tą kreseczkę trochę bardziej do góry. Coś takiego. Jeśli chcecie mieć trochę bardziej intensywny kolor, to polecam nałożyć cień na mokro, ale ten akurat cień się do tego nie nadaje. On jest bardzo, bardzo słabej jakości, więc zmoczony po prostu się marzy i zamienia się w jakąś taką papkę nieładną. Ale jeżeli macie fajny cień, dobry, to wtedy polecam w ogóle nakładać to na mokro i też lepiej się trochę trzyma. W ogóle to te kosmetyki z Vipery poza tym jednym cieniem strasznie mnie uczuliły. Ja tylko raz użyłam i tego pudru, który tam dostałyśmy, i tego różu. I obydwa straszliwie mnie podrażniły, miałam całą czerwoną buzię. Nie wiem, może jakby ktoś chciał ode mnie otrzymać taki prezent, ja go oczywiście zdezynfekuję, to nie wiem, może na drugim kanale Wam zrobię jakieś rozdanie, jakby ktoś chciał coś takiego, to nie wiem, napiszcie mi, czy to nie przesada. Okej, jedziemy dalej. Teraz nałożę sobie na linię wodną kredkę Maybelline Define Line, której już nigdzie nie można kupić niestety, przepraszam, ale po prostu jakąś turkusową albo niebieską, która tutaj będzie ładnie pasowała, i ją nałożę na linię wodną. I mniej więcej wychodzi taki efekt. Teraz jeszcze podkręcę i wytuszuję rzęsy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście można na górnej powiece jeszcze dołożyć jakiś błyszczący cień albo narysować ciemną kreskę, ale ja uważam, że zwłaszcza jeżeli to ma być do okularów albo do opadającej powieki, to można sobie ten element darować. I nałożę mój ukochany cień z Max Factora False Lash Effect. Tutaj nie będę Was chyba zanudzać, nie będę Wam pokazywać, jak nakładam trzy warstwy, ale nałożę trzy warstwy tego właśnie produktu. No i już właściwie zostało wykończenie makijażu. Ja wezmę jeszcze mój korektor z Maybelline Dream Lumi Touch w kolorze 02, funkielnówka, i nałożę go odrobinę, ha, jak mi się uda go wydostać, nałożę go odrobinę tutaj w tym tej najgłębszej części mojego oczu dołu i trochę na te najwyższe punkty tutaj, żeby rozświetlić łuki brwiowe. On już mi jest trochę za jasny, ale szczerze mówiąc, ja go nie używam już jako korektora tak po prostu, tylko żeby rozświetlać twarz, i w tej funkcji sprawdza mi się idealnie. I tu jest jego jeszcze wielka jedna dobra cecha, że on na mineralnym makijażu mi się nie rozwara. Nie rozwara? Co nie robi? Nie rozwala, nie rozwarstwia, nie spływa i nie zbiera w załamaniach. To jest naprawdę mój ulubiony korektor z tego typu produktów. I teraz tak, nie będę już robić jakiegoś wielkiego szału. Na usta nałożę tylko błyszczyk Vinyl Gloss z Rimmela w kolorze Hippie Spirit. Taki brzoskwiniowy. Można tutaj dołożyć różowe usta i różowe policzki, ale dla mnie to już było zbyt cukierkowe. Miałam ochotę na coś takiego bardziej w brzoskwinkę. I róż mineralny też z Annabelle Minerals w kolorze Sunrise. Mój ulubiony ostatnio. Naprawdę to jest wspaniały kolor. I można go też bardzo łatwo zmienić na taki... No, może to kiedyś się będę bardziej nad tym rozwodzić, ale na ten moment po prostu Wam powiem, że jest prześliczny. I on przyjdzie tutaj po prostu na policzki, jak to z różą. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Mój panie pomocniku. Pokazuję, że spoko. Bardzo ładny kolor. Jeden z moich ulubionych. I dla bardzo, bardzo bladych dziewczyn i dla takich trochę opalonych polecam serdecznie, bo naprawdę jest super.
Tak wygląda gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że ktoś z Was na tym skorzysta. Nie założę moich okularów, bo mam tak dużą wadę i tak mocne szkła, że mam po prostu oczy jak te dziurki do wrzucania monet w automatach do kawy. W każdym razie jest to coś takiego. Coś takiego mi wyszło. Można oczywiście zmieniać kolory dowolnie, ale ja miałam taką ochotę na coś turkusowego i fioletowego na ten wspaniały wakacyjny, no może jeszcze nie wakacyjny, ale taki już ciepły okres. I cóż, do zobaczenia następnym razem. Na razie!